Siema, witam. Witam. Dzisiaj nietypowo z remontu nowego fish roomu, który będę posiadał. Regał tutaj zostaje. On pójdzie sobie tutaj na tą ścianę. Tu będę miał swoje graty akwarystyczne w jakichś pudełkach. Może staną jakieś małe akwarium, może wytrzyma coś ten regał. Przy wzmocnieniu jakieś mniejsze akwarium 20-litrowe. Zobaczymy. Na podłodze jest syf i gumoleon. Tutaj będzie zmieniony ten gumoleon. Najbezpieczniejszy sposób, jeśli nie zaleje to tylko to pomieszczenie. Tak więc stresu nie ma. Dodatkowy plus, jest tutaj zlew z podłączeniem wody. Ciepła, zimna woda, podłączone elegancko. No, zlew na pewno będzie mniejszy tutaj, bo nie potrzebuje tego dużego, ale myślę, że tam na tej ścianie stanie największy mój zbiornik. Tu gdzieś mieszczę może 160 i tu pewnie stanie regał. Fajny patent jest tutaj, ponieważ tu było kiedyś pomieszczenie kuchenne z tego pomieszczenia. Tu jest wiecznik na zewnątrz, więc zamontuję kiedyś tak z czasem, jak będę miał czas. Wentylację tutaj, żeby mi wyciągało wszystko górą. Mam nową elektrykę w tym pomieszczeniu. Tutaj są bodajże chyba dwa albo wszystkie trzy to są gniazdka. Kolejne gniazdka mam tutaj przy zlewie, kolejne dwa, tak więc jest pięć. Na dole jest szóste, tutaj jest siódme i osiem, dziewięć. Dziewięć gniazdek, wszystko pod trzy osobne bezpieczniki. Tak więc hulaj dusza akwarystyki, można się troszkę teraz porozwijać więcej bez stresu, że mi się coś stanie z elektryką, ale wszystko jest nowe, także będzie spoko, myślę. Na ścianach jest knauf, to jest nowy tynk, który kładłem, który pochłania wilgoć, folię wpłynie, jak mówię, sobie odpuszczam. Będzie na to kładzona gładź, właśnie będę chodził do sklepu, pewnie jutro się będę w to bawił, dzisiaj jest piątek. 8 metrów mojego królestwa, nie ma tutaj nic, nie będzie żadnych pralek, niczego, tylko akwaria, ewentualnie krzesełko dla mnie. No i będzie się można troszkę pobawić. Dlatego nie wpuszczam ostatnio żadnych filmów z domu, ponieważ mało czasu na akwarystykę, trzeba tutaj sobie to pomieszczenie remontować. No i tak się schodzi. Dobra, na dziś Wam dziękuję. Tak wygląda Fish Room, a zobaczycie go niebawem, jak będzie skończony, jak będzie fajnie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, bito hej.